Cześć ziomeczki kochane. Dzisiaj zaczniemy przygodę z biografią zespołów. Zaczniemy w ogóle od zespołu, którego ja jestem dość dużym fanem, bardzo wielkim, tak mogę się wyrazić ładnie i przyzwoicie, bardzo zarąbistym. Jest to zespół Soilwork, jak już widzieliście zresztą w tytule. Także do dzieła ziomeczki, nastawcie sobie kawuśkę, zróbcie herbatkę, sobie zróbcie kurde i jedziemy z koksem. Także Soilwork, szwedzka grupa melodic death metalowa, utworzona w 1995 roku pod nazwą Inferior Breed. Po wydaniu dema In Dreams We Fall Into The Eternal Lake nazwa została zmieniona na Soilwork, która według muzyków bardziej odpowiadała stylowi prezentowanej przez nich muzyki. Ich wyjątkowy styl typowy dla metalu z Göteborga stanowiły ciężkie metalowe riffy z końca lat 70. i początku 80., ale na ich nowych płytach znajdziemy także elementy z amerykańskiego alternatywnego metalu, co dodaje melodyczności ich utworom. Najnowsze utwory zawierają więcej śpiewu i wyraźniejsze, bardziej wpadające w ucho melodie. Pod koniec 2005 roku gitarzysta Peter Witchers opuścił zespół. Postanowił zająć się produkcją muzyki dla innych zespołów. Ta zmiana spowodowała wśród fanów niezadowolenie, ponieważ Witchers był bardzo ważnym członkiem zespołu, miał swój wyjątkowy styl, którego nikt nie zastąpi. Witchers powrócił do zespołu w 2008 roku. 4 lutego 2007 Soilwork poszukiwał nowego gitarzysty ze Szwecji. Na trasie koncertowej tymczasowym gitarzystą zostaje Andreas Holma. Po tej trasie koncertowej planują wybrać jednego z gitarzystów, których mieli podczas koncertowania. 17 lutego zespół podczas House of Metal Festival w UMEA ogłasza, że ich nowym gitarzystą zostaje Daniel Antonsson. W marcu 2007 zespół zaczął nagrywać materiał na nowy album zatytułowany Swan to a Great Divide. Prace nad albumem zakończyły się w czerwcu. Płyta ukazała się 19 października 2007 i była promowana podczas trasy koncertowej Eastpak Antidote, na której Soilwork wystąpił wraz z grupami Caliban oraz Sonic Syndicate. Premiera ósmego albumu studyjnego odbyła się 2 lipca 2010. Nowe wydawnictwo nosi nazwę The Panic Broadcast. Obecny skład zespołu: Björn Speed Street, wokal, Sven Carlson, instrumenty klawiszowe, Sylvain Coudret, gitara, David Anderson, gitara i Markus Wibom, gitara basowa. Peter Wilder na perkusji. Dyskografia z zespołu to w 1998 roku wydany album Stillbath Suicide. W 2000 roku The Chainheart Machine. W 2001 roku A Predator's Portrait. W 2002 roku Natural Born Chaos. W 2003 Figure Number 5. Figure Number 5. Fajny album, naprawdę. Aż nie umiem go nawet wymówić. W 2005 roku Stabbing the Drama. Stabbing the Drama. W 2007 roku Sworn to a Great Divide. W 2010 roku The Panic Broadcast. W 2013 The Living Infinite. Świetny album, po prostu dwupłytowy. No, cud miód, kurde, zarąbiste. No i w 2015 roku The Right Majestic. Także kochane ziomeczki, bardzo serdecznie Was zapraszam do przyjrzenia się bliżej dyskografii zespołu Soilwork. Dzięki za oglądanie tego filmu. Dzięki za oglądanie. No i po prostu myślę, że będziemy następne zespoły poznawać, bo to naprawdę bardzo fajna sprawa. Obadajcie sobie Soilwork, to jest cud miód malina kapela. Na razie, ziomeczki, papetki. Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie, są fajne, to może zechcesz zapisać się na lekcje gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym, jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń i tak dalej,
to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też, czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz, co wybrać, to też do mnie napisz. Jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania papatki.